Halo, halo. Szczęść Boże, dobre popołudnie, dobry wieczór. Możemy nawet powiedzieć do siebie, życzę Ci teraz dobrego popołudnia. Co Wy na to? Powiedz to drugiej osobie z prawej i lewej prawej i lewej. Życzę Ci dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Nastaw uszy na słuchanie Ducha Świętego. Dziękuję, Madziu. Ja Tobie też życzę dobrego popołudnia. Chciałabym teraz Was zaprosić do powstania. Kto mnie słyszy, to niech powstanie. To będzie taka modlitwa przed konferencją, która nas przygotuje do tego, aby poczuć się tu i teraz na miejscu. Kto mnie słyszy, niech do mnie pomacha. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za uwagę. To będzie modlitwa tu i teraz, czyli zobacz, gdzie stoisz. Tak, tutaj do tego momentu doszedłeś, tak? A nad nami nieboskłon, Pan, niebo. I będziemy teraz mówili do Boga, Panie, oto jestem tutaj i poślij mnie. Możemy tak zrobić, przećwiczycie ze mną? No to słuchajcie. Panie, tutaj jestem. Jeszcze raz, bo trzeba głośniej. Panie, tutaj jestem. Zobacz na mnie. Spójrz na mnie. Oto jestem. Poślij mnie.
kochani, tą oto charyzmatyczną pieśnią jesteśmy przygotowani do kolejnej konferencji. To jest ostatnia dzisiaj konferencja, ale będzie bardzo głęboka. Przed nami konferencja o strategii Ducha Świętego, która jest strategią radości. I tą konferencję powie do nas Karolina Barycka, która w zespole Mocni w Duchu, ona ma coś z ducha ojca Józefa Kozłowskiego, założyciela Mocnych w Duchu, który kiedy mówił, otwierały się ludzkie serca. Chciałbym każdego z was zaprosić do tego, żeby bacznie wysłuchać tego, co ona ma do powiedzenia. Prosto z tej konferencji przejdziemy do adoracji. Spotkamy się z Jezusem fizycznie, twarzą w twarz, ale teraz już chcę, żebyście przywitali Karolinę. Dziękuję bardzo. Radość jest dla nas zobowiązaniem. Święty Paweł mówi, zawsze się radujcie i to jest hasło naszego forum. Ciekawa jestem, jak zareagowaliście na ten tytuł od razu. Pomyśleliście, no fajne forum będzie. A niektórzy może pomyśleli, tutaj coś nie tak. Jak ja sobie tu poradzę, bo nie jestem taki spontaniczny. Były takie myśli? Były. Ja też takie miewałam. Pan Bóg poprowadził mnie taką drogą, w której sama musiałam zadawać sobie pytania i szukać odpowiedzi. Zdefiniować moje chrześcijaństwo, bo również odczuwałam pewien niedosyt, może bardziej niedobór, albo nawet niepełnosprawność swoją w temacie radości. Otóż radość wydawała mi się sztuczna, wtedy, kiedy nie odpowiadała mojemu nastrojowi, a inni zachęcali mnie do tej radości. Znacie pewnie to odczucie, że przychodzicie na wspólnotę, ci, którzy was odnaleźli już taką też drogę modlitwy, no i zachęcają nas do radości. Przed chwilą daliście się poprowadzić, uwieść Duchowi Świętemu, śpiewając, oto ja, poślij mnie. I to było z wielką mocą i za to niech będzie chwała Panu. Alleluja. On prawdziwie potrafi uwieść nasze serca. Chcę wam powiedzieć, że skoro radość jest dla nas troszeczkę kłopotliwa, to jak mamy znaleźć prawdziwą odpowiedź? Cóż ona robi? Przeczytam wam fragment, który wyraża pewną sytuację. Pewnie znacie, w Dziejach Apostolskich jest takie wydarzenie. Paweł i Sylas, którzy głosili Słowo Boże z mocą, no zamiast nagrody zostali uwięzieni. Wielkie rzeczy się działy, a to było niewygodne i zostali osadzeni w więzieniu. I chciałabym, żebyście teraz posłuchali okoliczności, w których tych dwóch uczniów Pana Jezusa zachowało się w sposób bardzo niekonwencjonalny. I słuchamy. To jest w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zaczynam od 22 wersetu. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Co to jest za moment? Co to jest za sytuacja? Sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo trudna.
Czy ty, bracie i siostro, znasz takie momenty, kiedy jesteś zaciśnięty w jakimś lęku? Ulegasz pewnemu wpływowi złej informacji. My znamy to. W takim momencie jakże uradować się? Jak stanąć również szczerze przed Bogiem, nie dając Mu naszej ponurej twarzy? Skoro święty Paweł zaprasza nas, zawsze się radujcie. Jest to wielkie wyzwanie. Ale Bóg z nas nie żartuje. Bóg nie prowadzi nas do kolizji w tym wyzwaniu, kolizji z naszym rozumem. On chce, byśmy w takich doświadczeniach naprawdę dokonali pewnego wielkiego, ważnego wyboru. I daje do tego odpowiednie narzędzia i przepis. Uwielbienie, dziękczynienie, które może potrząsnąć ziemię, potrząsnąć miejsce, czyli strząsnąć starego człowieka, stare okoliczności zmienić w nowe, mogą ustąpić łańcuchy. Paweł i Sylas wychodzą z więzienia. Wierzycie w to? Amen? Tak chcemy. Amen. Amen. Jest pewien przepis. W ten sposób spojrzałam kiedyś na charyzmat radości. Zawsze mówiono: Karolinka, ty jesteś taka radosna, a jak nie byłam radosna, no co ci się stało, że nie jesteś radosna? No jestem, tylko nie widać tego tak. I właściwie można powiedzieć, że mamy takie różne rodzaje radości. I dlatego chciałam was na początku zaprosić do wykonania pewnego ćwiczenia, krótko, tak jak sobie siedzicie. Chciałabym wam zadać takie pytanie i proszę was, nie będziemy o tym mówić głośno, to jest tylko dla was w waszych głowach. Dokonajcie sobie takiego krótkiego rozeznania. Czym jest dla mnie radość? I zaraz podam wam. Czyli co myślę o radości? Potrzebuję radości, bo punkt A. Ważne jest, żebyście spróbowali określić siebie, czy jesteście w punkcie A, B i C. Tak sobie wymyśliłam. No i spróbujmy wejść w to ćwiczenie z Bożą pomocą. Potrzebuję radości, bo radość jest dla mnie przyjemnym uczuciem, nagrodą, nagrodą po trudach. Zdobyłem coś. Słusznie, mam radość. Do przeżywania tego uczucia potrzebuję nowych bodźców. Radość taka pojawia się, ale też znika. Jest to taka radość, z której mogę skorzystać ja osobiście. Ja jej potrzebuję. Potrzebuję dobrego obiadu. Jest radość. Uwielbiam pierogi w Wigilię. Bez nich nie ma odpowiedniej radości. Teraz punkt B. Posłuchajcie dalej, może tutaj więcej jest waszego rozeznania, jak bardzo potrzebujecie radości. Tutaj myślę o radości, która jest więcej niż uczuciem. Jest ona taką bardziej postawą, jest stanem ducha, taką tendencją, jaka zależy od łaski Bożej oraz mojej osobistej współpracy. I tutaj święty Ignacy pomaga osobom, które idą drogą ćwiczeń ignacjańskich. Można powiedzieć, że to jest pocieszenie i współpraca z tym zależy od tego,
od nas. Pan Bóg daje łaskę pociechy. Jest to stan ducha. Tendencja, którą wybieram. Może być takie pocieszenie za przyczyną, ale też bez przyczyny. Bo po prostu Pan Bóg sam wlewa je w moje serce. I taka radość również służy mnie. To ode mnie zależy, co z nią teraz zrobię. Jak skonsumuję tą radość i ona w pewnym momencie też znika. Dłużej, krócej. Czekam, aż Bóg nawiedzi mnie znowu i podniesie moją temperaturę radości, szczęścia. Przyjeżdżam chociażby na takie spotkania i wydarzenia, aby się nasycić, nakarmić. Ta radość jest bardzo dobra. Tamta radość uczuciowa również jest dobra. Gdzie jesteś, bracie i siostro? I jeszcze jest jedna radość. To jest taka radość punkt C, żebyście mieli ten porządek, jak tutaj daję. Jest to radość inna niż uczucie. To jest taka radość, której można używać, bo jest to dar Ducha Świętego. Jest to taka radość, która uruchamia wiarę nawet wbrew nadziei. Jest to taka radość operacyjna, taka działająca. Ona ma inną charakterystykę, nie przeczy, nie staje naprzeciw tym pierwszym radościom, ale to jest sposób działania. Aby przeżywać taką radość, wcale nie muszę się dobrze czuć. Wcale nie muszę być pocieszony. Mogę być w strapieniu, mogę przeżywać ciężar i trud codzienności i używać takiej radości aktywnej, której celowo używam. Jest to radość, która nas uruchamia do wiary, aż do czynienia cudów. Ponieważ ta radość uwalnia zaufanie i tworzy specyficzny pochód darów Ducha Świętego dla osoby, która wchodzi w taką radość. Pomyślcie, gdzie wam jest widzieć swoją duszę łatwiej? Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, dzisiaj będziemy zapraszać was do odkrywania tej radości operacyjnej, tej strategii Ducha Świętego, która jest strategią na trudne czasy. Radość, która objawiła się w uwielbieniu Pawła i Sylasa, w uwielbieniu w więzieniu. Radość, która ich wyzwoliła. Jestem pewna, że w taki sposób niektórzy z was bardzo naturalnie postępują w swoim życiu, byle przetrwać. I mądrość życiowa naszych przodków, naszych babć, mam, naszych wielkich patronów, nas tego bardzo uczy, szczególnie w Polsce. Żeby przetrwać czas inwigilowania, czas więzienia, kandydat na ołtarze, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, modlił się w więzieniu. Był wierny. Podtrzymywał temperaturę wiary poprzez zbudzanie w sobie tej pozytywnej siły, tej mocy. Można to nazwać radością. Budził ją w sobie i nie dawał umrzeć. Pierwsi chrześcijanie, postawieni w sytuacji pożegnania się z życiem doczesnym, śpiewali. Mamy na to pewne przekazy z tradycji, że tak się to działo. Wielbili Boga, sławili Go, błogosławili, dziękowali. To jest niekonwencjonalne zachowanie. To jest zachowanie wbrew naturze. I no właśnie. Wbrew naturze. Ojciec Józef Kozłowski,
świętej pamięci ojciec jezuita, który założył zespół Mocni w Duchu, mówił: nie możecie ufać wyłącznie naturze ludzkiej. Nie można budować wyłącznie na naturze ludzkiej. Czyli na logicznym ustawieniu przyjmowania faktów. Stoisz w kolejce do lekarza. Albo nawet jeszcze trudniej, dowiedziałeś się już złej diagnozy u lekarza. Dowiedziałeś się te i stoisz przed przyjęciem bardzo trudnej myśli. Spotyka cię choroba. Spotyka cię ciężki krzyż. Tak myślisz. I czy teraz mamy do dokonania jako chrześcijanie bardzo ważny wybór? Wy to znacie. To jest wybór, czy pójdę w tendencję do smutku, pogrążania się, czy pozwolę sobie nawet na okruchy radości. A z tych okruchów, czy mogę wejść i znaleźć taką moc, która objawiła się w tym niekonwencjonalnym zachowaniu w więzieniu Pawła i Sylasa. Pismo Święte pokazuje to jeszcze w wielu innych miejscach. I na przykład objawiło się to wtedy, kiedy jest to miejsce, kiedy wielbili młodzieńcy w piecu ognistym. I gdyby dobrze przyjrzeć się, mamy trzech młodzieńców, którzy nie wyparli się wiary. Księga Daniela. Oni są poddawani ciężkiej próbie. Podgrzewani są ogniem. Taki ogień to może być twój ogień twoich namiętności, twoich pokus do grzechu, żeby się opierać im, oprzyj się im, twoich nałogów, twojej tendencji do kłamstwa, do zła, do czynienia zła, twój brak niezgody na zło, manipulacja. Poszukaj tego w swoim sercu. Jest to pewien ogień. A trzech młodzieńców w tym ogniu, zamiast się skulić, skurczyć, no tak, już oddamy to życie. Nie udało się, Bóg nas opuścił. Oni zaczynają śpiewać i uwielbiać Boga. I ci młodzieńcy wprost, można powiedzieć, że może byłoby to nawet trochę śmieszne, ale gdybym tak mnie podpalały te płomienie, moje stopy, to pewnie wyglądałoby to tak. Pewnie bym skakała. A oni, skoro już skakali, to wzięli jeszcze ręce w górę i postanowili wielbić Boga ruchem. Był to pewien taniec. Może taki trochę skrzywiony taniec, ale to jest taniec, w którym oni dokonali modlitwy, wyboru i przywoływali Bożej chwały. Zadziałało. Zadziałało. Pokazuję wam tymi obrazami pewien pomysł Pana Boga na odkrycie strategii. Czym może być dla nas radość? Radość jest działająca, jest ruchoma, jest jak Bóg, bo Bóg jest jej sprawcą. Jest, bo Bóg jest żywy, Bóg jest w ruchu, jest darem Ducha Świętego. Słuchajcie, jak mówimy słowo strategia, strategia na trudne czasy. Strategia Ducha Świętego na trudne czasy. Radość. Twoje trudne czasy. Globalne trudne czasy. Duch Święty ma na to odpowiedź, czy nie ma? Jak myślicie? Trudno powiedzieć, że nie ma, nie? Ale trudno z wiarą też powiedzieć ma, więc słabo usłyszałam. Ma czy nie ma? Ma. A ty chcesz ją przyjąć? Dobrze. Będziemy ją przyjmowali na modlitwie, na adoracji. Tak się stanie. Tak się stanie.
Kochani, jeśli strategią Ducha Świętego jest radość, to musimy też wiedzieć, przeciwko czemu jest postawiona strategia. Czyli jeżeli mamy chorobę, jeżeli jest lek, to można znaleźć i chorobę, bądź odwrotnie, ciężko znaleźć lek na chorobę. Radość przychodzi jako niesamowity lek. Taka radość, w której możemy dokonać zgromienia, oporu, naszej odpowiedzi, naszej reakcji. I tak mówię, wiem, do katolików, chrześcijan, czy w ogóle do ludzi, którzy wiem o naszej szlachetnym sposobie pobożności, w którym nam łatwiej jest wybierać taką drogę oczyszczenia i pokuty, ona jest bardzo ważna, niż skoro już wybrałeś drogę oczyszczenia i pokuty, przystępujesz do sakramentów świętych, jesteś po spowiedzi, przyjąłeś Pana Jezusa, to dlaczego teraz nie pomodlić się z wiarą gdzieś w izdebce swojego domu, na spacerze, na rowerze, pomodlić się na przykład tak: Boże, wstąp do mojego życia. Boże, nie zgadzam się na dominację ludzi złych w moim życiu. Wyrażam sprzeciw. Panie Boże, w Twoje imię chcę, aby odszedł ode mnie ten lęk. Panie Boże, spraw, bym był wolny wobec moich prześladowców, żebym ich nie nienawidził. Żebym miał odwagę zmienić na przykład miejsce pracy czy zamieszkania. Boże, wstąp na mnie. I taką modlitwę trzeba wyrazić głośno. Nie musi cię nikt słyszeć. Ale dobrze jest to zrobić, ponieważ taki przepis podaje w Piśmie Świętym Pan Bóg. Paweł i Sylas hymny śpiewali. Młodzieńcy śpiewali, czyli co? Otwierali usta, głosili, tak? Pewnie też mogli wyrażać to swoim ciałem. Na co przychodzi ta strategia? Otóż, jeżeli usłyszysz złą wiadomość, co ona z nami robi? Ona nas zatruwa. Ona wprawia nas w jakieś zmrożenie. My tężejemy ze strachu. To jest bardzo silne. Jaki można dać zatem odpór? Jak chrześcijanin, jak dziecko Boże może dać odpór na taki pojawiający się lęk? Ja chcę wierzyć, ja chcę wierzyć. Otóż dziecko Boże może przyjąć dar radości od Ducha Świętego i właśnie modlić się śpiewem. Możesz modlić się tańcem. Możesz modlić się skacząc przed Bogiem, jak gdybyś chciał nastąpić na swój problem. Ja tą modlitwę odkryłam wiele lat temu. Ja byłam świadkiem takiej modlitwy nieraz i być może tutaj też żeście doświadczyli parę razy takiego sposobu modlenia. Ja za pierwszym razem zareagowałam bardzo źle na taką modlitwę, że miałam na przykład sobie poskakać. Ale kiedy znalazłam się w sytuacji, w której przyjęliśmy wiadomość o chorobie nowotworowej mojej mamy. No i jestem bardzo związana z nią. I rozpoczęłam proces jakiegoś obrony, ale nie broniłam się przed prawdą tej choroby, przed tym, że no, bądź wola Twoja, ale ja chciałam obronić moje serce, ja chciałam z tego wyjść, obronić też w mojej rodzinie wiarę. Ponieważ pierwszą rzeczą, którą przychodzi i zabiera nam zły duch w takich chwilach, jest nasza wiara. Szybko przystępuje do nas, słuchajcie, duch zobojętnienia i duch niewiary. On jest przeciwnikiem, który przychodzi bez zaproszenia.
Wystarczy, żeby ci się coś trudnego wydarzyło i on natychmiast przystępuje i ci zaczyna radzić. Nie możemy tego słuchać, ale nie możemy też zostać bierni. I Bóg nam daje odpowiedź. Pomodliłam się zatem w taki sposób wtedy, kiedy moja mama miała operację. Wybrałam specjalnie, zostałam w domu. Mogłam siedzieć w korytarzu szpitala, ale zostałam w domu. Wiecie dlaczego? Ponieważ w domu wiedziałam, że nie będę nikomu, nie będę narażała się na jakieś ośmieszenie czy na... może na ośmieszenie tak powiem, ponieważ ja w domu uwielbiałam Boga śpiewając czy proste nasze pieśni uwielbienia, kołysząc się, przyzywając Bożej chwały. Ja chciałam w ten sposób i wiecie, ta modlitwa uwalniała moje serce i to jest bardzo zauważalny moment, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu przyjąć tę radość nawet wbrew sobie. Czyli jeżeli spróbujesz w taki trochę zdesperowany sposób, ale spróbuj kiedyś, jak będziesz sam, pomodlić się niekonwencjonalnie. Czyli też uruchomić ciało, ruch. Na przykład tupnąć. Wiecie, jak trudno ludziom jest tupnąć i powiedzieć dość? Dosyć. Odejdź ode mnie, duchu niewiary. Od naszego domu. Od tego miejsca. W imię Jezusa Chrystusa wypędzam cię i nie wracaj stąd więcej. Amen. Amen. Wiecie, jak to jest dobrze zrobić wtedy, kiedy jeszcze sobie tupniemy i odpędzimy tego ducha niewiary? Amen? Jeżeli chcesz to zrobić, możemy nawet teraz. Kto chce, to zapraszam, wstańcie na chwilę, tupniemy i odpędzimy. Tylko poczuj to pod stopami. Dobra. Tak. I teraz powiedz... Tak. Odejdź, duchu niewiary. Odejdź, duchu zwątpienia. W imię Jezusa Chrystusa. Odejdź ode mnie i nie wracaj więcej. Amen. Alleluja. Amen. Tak samo zostańcie jeszcze chwilę, bo na adoracji będziemy wszyscy... Będziemy wszyscy w godnych postawach, tak? Ciała. Jeszcze tak nie trzeba, nie będziemy. Ale myślę, że wtedy, kiedy ktoś bardzo pragnie od Jezusa, to potrafi do Niego podbiec, zejść z drzewa. Czyli co? Skoczyć. Potrafisz. Więc teraz jeszcze jest taka szansa. Nie wiem, jaki jest Twój problem. Ale sobie spróbuj powiedzieć... W imię Jezusa Chrystusa dosyć. Chcesz? Czyli trzeba tupnąć. Ja ci tak proponuję. Idź do domu i wymyśl swoją modlitwę. Mnie to pomaga. To jest mój sposób. Znajdziesz własny. W imię Jezusa Chrystusa dosyć. Okej. Jeszcze raz robimy. I nie raz. To nie dlatego, że powtórki, ale wiecie, to trzeba przećwiczyć trochę. Specjalnie. Bo nasze serce... Teraz też ulega pewnemu otwieraniu. Ty sam myślisz, ale głupie. Tak, to są te duchowe podpowiedzi, żebyś tego nie robił. To zróbmy jeszcze raz. Tupniemy i powiemy wszyscy w imię Jezusa Chrystusa dosyć. W imię Jezusa Chrystusa dosyć! To teraz poczekajmy w milczeniu i w ciszy. I uwielbiajmy Boga w swoich sercach. Może Pan Bóg będzie chciał ci coś powiedzieć. Ty
Ale jeśli chcesz zacząć modlić się uwielbieniem, to możemy się modlić. Kindu sesara nama szandara. Panie Jezu, proszę Cię, byśmy jako Twoje święte dzieci Boże nie obawiali się gromić ducha złego, byśmy w Twoje imię mogli to wytrząsnąć, naskoczyć na to, zostawić nasz problem i podejść w zaufaniu dalej, w zaufaniu dziecka Bożego, w synowskim zaufaniu do przyszłości, która nam nie zagraża. Panie Jezu, proszę Cię, byśmy teraz mogli przyjmować dary bycia prawdziwymi dziećmi Boga, które korzystają z radości, z Ducha Świętego, który jest po to, aby Go używać. Amen? Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilę. Czas biegnie nieubłaganie. Wiecie, jak ja to znalazłam? Jeszcze to powiem. Przez 16 lat nasza rodzina, moja rodzina, doświadczała pewnego wielkiego i upokorzenia, i trudu. Sytuacja była nieodwracalna i ma konsekwencje. Myślę, że już tak do naszego zakończenia żywota na tej ziemi. Ta sytuacja sprawiała, że czułam się ja oraz moi bliscy zagrożeni. Żyjąc po prostu tutaj, trzeba było to tolerować bardzo różnie. Przechodziliśmy różne fazy, ja też, i depresje, lęki. Pokazywały się we mnie zimne poty. Drżenie, język mi się plątał, gubiłam pamięć, kierowałam się na terapię. A przy tym wszystkim jeszcze powiem wam, że cały czas jestem osobą publiczną i wiele razy łykałam swoje łzy, oddając to wszystko Bogu w czasie posługi. I żeby nie zwariować, czyli w jakiś sposób prawdziwie uwielbić Boga, wznieść w górę ręce i powiedzieć wam radośnie o Chrystusie. Sama musiałam przeżyć to zderzenie z tym oporem wewnętrznym. Z wyrażaniem prawdy. I stało się to w Kanadzie. Kiedy na ćwiczeniach ignacjańskich, to są ćwiczenia w ciszy, które nas formułują, ja tam też pomagałam w towarzyszeniu. Pan Bóg pokazał mi i chcę wam na koniec zostawić to jako taki ślad najważniejszy, żebyście sami poszli drogą pewnej eksploracji u siebie, czy wam to pomoże. Zostawił mi taki wspaniały dar, którym było poznanie drogi Dawida. Ja zobaczyłam w starciu Dawida z Goliatem wielki przepis, praktyczny przepis. Bóg nas nie porzucił, nie zostawił nas sierotami, tylko dał nam przepis, jak mamy sobie poradzić z naszym Goliatem, przerastającym nas lękiem, okolicznościami, trudem. Czymś, co do tej pory nigdy jeszcze nie przełamałeś. Bóg daje odpowiedź, jak to zrobić. Popatrz sobie na Dawida. To młody chłopak, który zabił kolosa, w ogóle do niego nie podchodząc. Więc jeżeli tym olbrzymim kolosem jest twój problem, przyjrzyj się strategii Ducha Świętego do przejścia tej drogi, aż do objawienia się Bożej chwały w wielkich znakach. I Dawid zrobił to tak. Najpierw był poza obozem.
Nigdy nie słyszał i nie słuchał, nie karmił się trucizną o wielkim Filistynie. Dopiero potem przyszedł na pole i stanął przed problemem. Czyli w pewnym sensie był osobą, która przyglądała się temu z daleka. Jego serce było wolne, on uwielbiał Boga. Nie wiem, czy wiecie, utalentowany tancerz, utalentowany pieśniarz, pasterz, a w dodatku jego walki z lwami, tygrysami, niedźwiedziem, tak jest napisane. To podaje Pismo Święte, że to był wysportowany, wspaniały młodzieniec. I przede wszystkim nie najadał się lękiem i obawami. Tak, jak to zrobił Saul i jak to zrobili Izraelici wobec Filistynów. Czyli mamy do czynienia z kimś, kto wybrał, nie będę słuchał trujących mnie myśli. Nie będę, nie zgadzam się na tych, którzy mówią mi i wątpią. Nie będę słuchał tych, którzy wykazują niewiarę, którzy mnie zniechęcają, którzy narzekają. Znacie to? Znacie narzekanie? Chcesz coś zrobić, ale ktoś ci... Tak. I tu już masz, już się kurczymy. Dawid tego nie słuchał. To był jego pierwszy ważny krok. W ten sposób Dawid ocalił w sobie radość. Taką radość dziecka Bożego. I to jest pewna otwierająca radość, którą my mamy, podarowaną w chrzcie, którą czujesz na przykład, jak wychodzisz po różańcu, czy po udanej modlitwie, idziesz po Eucharystii. To jest taki moment wyciszenia w sercu, który nie wolno przeoczyć, a my często go przeoczymy. Zatrzymaj się jeszcze wtedy i słuchaj. Tak jak myśmy przed chwilą przećwiczyli ten moment, który przyszedł po naszym ruchu, naszym odparciu, naszej odpowiedzi wobec jakichś problemów zła czy ducha niewiary. Kochani, to działa. Potem Dawid po prostu nie wybrał drogi, którą mu proponowali inni. I muszę wam powiedzieć, że fragment ten dlatego mi pomógł w tych sytuacji, kiedy 16 lat tak bardzo się męczyliśmy i męczyłam, że zaczęłam się modlić naprawdę radością i cieszeniem się. I zaczęłam właśnie modlić się tak, że odchodziłam sobie, miałam tylko takie miejsce w kuchni gdzieś tam, gdzie mnie nikt nie widział i rozpoczynałam taniec Dawida. Ale to był taniec wojownika. Można też nazwać takim hasłem, że był to taki taniec Indianina. No muszę wam pokazać. Ja wiem, że jestem troszkę śmieszna w tym, ale zdecydowałam się, że to zrobię, to wam pokażę. Mnie to pomaga, ponieważ mam wiarę w tym. I co? Po około 10 minutach sprawdźcie to sobie w domu. Możesz inną mieć melodię, możesz mieć inny tekst, możesz wtedy co innego zawołać, ale wołaj, śpiewaj, nawet jak fałszujesz. Rusz się trochę i powiem tak. Taka modlitwa, która trwa około 10 minut w ten sposób, 10 minut, sprawia, że strząsamy z nas ten pierwszy napór, atak myśli depresyjnych, trwogi, czyli zwyciężasz Goliata. Możesz to nie wierzyć. Jak jesteś zdesperowany, to sobie popróbuj. Parę razy tak zrób. Parę razy tak zrób. I po tym momencie, kiedy już tak skończysz, jest bardzo ważna chwila. Możemy słuchać.
Przychodzi Bóg i naprawdę mówi. I w ten sposób do mnie mówił. Dawał mi jedno, dwa słowa, że dobrze będzie, że jest ze mną, że mu się podoba, że jestem wierna, że podoba mu się, kiedy chcę uciekać przed grzechem, uciekać przed nienawiścią. Taka modlitwa jest oczywiście możliwa w intymności i być może nie będzie miejsca tu, ani waszej otwartości na tą modlitwę. Rozumiecie? To jest intymna modlitwa. Ona jest głośna, ale ona jest intymna. Ona jest twoja. Jedziesz samochodem? Jesteś sam? Pomódl się. Może skakać nie będziesz, ale dźwiękiem wołaj Boga. Przyzywaj Go albo wyraź sprzeciw. Jesteś na siłowni. Wyciskasz. To jest dobry moment. No dobra, tam może są ludzie. Ale można to zrobić. Wtedy Bóg, jeżeli robisz to, chrześcijaninie, bracie i siostro, z intencją, że chce tymi gestami przyjmować radość, być oczyszczonym do słuchania Boga i przetrwać najtrudniejszy okres życia, to wtedy Bóg da ci wielkiej odpowiedzi w twoim sercu. Takie, które są prawdziwe i za którymi pójdziesz. I w tym momencie muszę zakończyć tę wypowiedź o tym, jak przyjmowałam i jak przyjmował Dawid olejek radości. Już nie ma miejsca na to powiedzieć, skąd ten olejek. Ale mam nadzieję, że może zachęceni drogą Dawida będziecie chcieli przeczytać to w książce pod tytułem Olejek Radości. Lekarstwo, jakie daje Bóg. Pan Jezus jest pomazańcem Bożym, jest synem Dawida i najlepiej, najpiękniej wcielił namaszczenie Ducha Świętego olejkiem radości. Wchodząc na Golgotę, schodząc z Golgoty i zmartwychwstając. I my możemy uczynić to samo. To nie jest niemożliwe. Amen. Chwała Panu. Teraz rozpocznie się moment naszego uwielbienia, którym damy Bogu intencje. My poprowadzimy tę modlitwę właśnie w duchu tej konferencji. Przyjmij, drogi bracie i siostro, godną postawę, ale też taką, która będzie wyrażała twoją prawdę o tobie, twoją obecność, której będziesz mógł wyrazić sercem też przed Bogiem to, czego pragniesz. Na przykład jak pragniesz zgody na coś, to poprosisz o to. Albo jak nie chcesz się na coś zgodzić, co jest moralnie zakazane, złe, a nie potrafisz odrzucić grzechu, proszę o to poproś. Zapraszam do uwielbienia. Możemy powstać. Panie Boże, wejrzyj na nasze ciało. Nie chcemy się kurczyć przed Tobą. Nie chcemy się bać niczego. Ani jakiejś złej obietnicy, złego słowa. Tym bardziej nie chcemy bać się trwać przed Tobą. Z naszymi obciążeniami. Wznieśmy nasze ręce i przywitajmy Jezusa. Niedługo właśnie będzie tutaj adoracja. Śpiewajmy. Wznoszę ręce bez dysz, z moich ust chwała brzmi, sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę. Znowu błogosławić Cię chcę.
moje ręce. Znoszę ręce we wzwyż. Z moich ust chwała brzmi. Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę. Ręce we wzwyż, z moich ust chwała brzmi. Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę. Błogosławię Cię, Panie. Kochani, kto by chciał powstać i tak uwielbiać Boga, to nie bój się takiej modlitwy. Jeżeli chcesz jakoś poruszyć swoim ciałem, wziąć ręce w górę, spróbuj wyrazić sobą całym Twoje oczekiwanie. Pamiętasz Pawła i Sylasa? Uwielbiaj teraz Boga tym oczyszczającym uwielbieniem. Ono ma Cię oczyścić z obaw. Ono ma Cię oczyścić z ducha niewiary, z wątpień, z tego, co skrzywiało Twój obraz samego siebie jako dziecka Bożego. Czyli kogoś, kto pomodli się, powie, poprosi i będzie. Kogoś, kto potrafi się zgodzić i przyjmować Pana Jezusa. Kogoś, kto potrafi powiedzieć nie i odejść od grzechu w imię Jezusa Chrystusa. Uwielbiajmy Cię, Panie, w pełnej wolności. Kołyszcie swoje serca przed Panem. Salla haria la la ria namana. Szala la la. Uwielbiajcie Go swoim sercem. Uwielbiajcie Go swoimi stopami. Szala la 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 la. Uwielbiajcie Go swoją duszą. Uwielbiajcie. Dziękujcie. Ach tia sala la haria. Zanim przyjdzie zachwyt i ulga, połóż w tym uwielbieniu Bogu swój ciężar. To, że uwierzyłeś w to, że się do niczego nie nadajesz. To, że uwierzyłeś w postawy, które inni Ci zarzucają. W złe przekonania o sobie samym. Zostaw je teraz i uwielbiaj Boga. Pan Bóg chce Cię postawić ponad tym. Pan Bóg chce, żebyś Ty odebrał władzę temu, co nad Tobą panuje, uleganiu nałogowym grzechom. Jeśli pragniesz więcej, to wyraź to. Niech to odejdzie. Możesz tupnąć. Tupnij nogą. Boże, w imię Twoje chcę oddać Ci moje stopy i tupnę, żeby odeszło to, co mnie krępuje i zniewala, co mnie prowadzi do grzechu. Wznoszę ręce, me wzwierz. Sercem pełnym wdzięczności.
Hali Roshan Takatawaria Tambay Kiyoru Tuandan Baulu Yasi Kwari Ashwadi Yoruroruru Yalaru Saralarakwen. Pamiętaj w tej modlitwie, aby to uwielbienie było w kierunku zdejmowania łańcuchów. Teraz jest czas, żebyś inaczej modlił się i prosił. Uwielbiaj, to jest modlitwa prośby. To jest modlitwa uwolnienia. Uwielbiaj, dziękuj Bogu. Ty ja proś Boga o wiarę, o gorącą wiarę, o radość. Pan Bóg daje mi takie czytelne przekonanie, żeby was przekonać i powiedzieć, przekazać wam, że to jest wasza radość. Właśnie teraz, bracie i siostry, nie potrzeba więcej. Wtedy, kiedy uwielbiasz, Bogu jest to miłe. Kiedy jesteś na kolanach, Bogu jest miłe. Kiedy stoisz czy skaczesz, Bogu jest miłe, jak masz w intencji serca oddanie swojego ciężaru, swojego więzienia, swojej niemocy. To mu jest miłe, to twoja radość. Halia Shanta Karana Masala. Jezus daje nam zbawienie. Śpiewaj sercem. Prawda, wszystko prawda. Usłysz, przytul się. Zaśpiewaj! Jezu, teraz jest czas na słuchanie Ciebie. Chcemy dzisiaj, tak jak to małe dziecko, o którym ksiądz biskup mówił, podejść do Ciebie i się wsłuchać w Twój głos. Chcemy, Panie Jezu, prosić Ciebie, żebyś do nas powiedział Twoje słowo. Prosimy Ciebie to w mocy Ducha Świętego. Wiemy, że tak się dzieje, że to jest możliwe. Że Ty mówisz do serca każdego człowieka i to się dzieje bez żadnych przeszkód. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Ciebie jak dzieci i prosimy Ciebie, Panie, o taki teraz spokojny czas słuchania. Chcę każdemu z Wam przypomnieć, że Jezus, Bóg, kiedy przychodzi, kiedy stoimy przed Nim,
cokolwiek by to nie było, jeśli będzie to dotyczyć Twoich spraw finansowych, wychowania Twojego dziecka, może lęków co do przyszłości, różnego typu spraw, które będziecie chcieli usłyszeć od Pana Boga, to Bóg przychodzi w takich poruszeniach jak te. Słowo od Boga dodaje odwagi. Ono dodaje Ci siły. Bóg Cię pociesza. Da Ci łzy wzruszenia. Słowo Boga daje pokój. Nawet jeśli jest trudne, łagodzi i usuwa przeszkody. Chcemy Ciebie teraz, Panie Jezu, poprosić o to, żebyś do nas mówił. Zachęcam wszystkich, abyśmy teraz mieli kilka takich minut, w których będziecie się wsłuchiwać w Słowo Jezusa, do tego, o co będziesz Go prosić. Jeśli usłyszysz jakieś słowo, albo jeżeli Ty sam zaczniesz mówić do Jezusa, to daj Mu miejsce, niech On odpowie. Jeśli takie poruszenie do Ciebie przyjdzie, zacznij też z Nim dyskutować. Możesz Bogu dziękować albo uwielbiać Go za to, co On Tobie pokazuje, za to, co mówi. To jest ten moment ciszy. W trakcie tego słuchania, nasłuchiwania Jezusa zachęcam, aby być w takiej pozycji, w jakiej chcecie. Możesz klęczeć, możesz sobie usiąść, możesz stać. To są godne postawy przed Panem Bogiem. Żadna z nich nie jest niegodna. Panie Jezu, prosimy Ciebie teraz, abyś mówił do nas, do swoich dzieci. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje poruszenia, za to, że jesteś tutaj. Podziękujmy Królowi naszemu oklaskami.
Za chwilę będziemy jeszcze o jedną rzecz prosić Pana Jezusa, żeby jeszcze doprowadził nas do takiego przekonania, co nas w naszym życiu zatrzymuje czy więzi, jeśli chodzi o radość, o pocieszenie, o obecność Boga w naszym życiu. Będziemy prosić Jezusa o to, żeby nas uwolnił. I dlatego będzie jeszcze jedna taka tura słuchania i będziemy prosić Pana wtedy o uwolnienie. Teraz zaśpiewamy tę pieśń. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, żebyś dawał nam już teraz moc Twojego Ducha. Zaproszenie drugie, jeszcze głębsze, do słuchania. Drogi bracie i siostro, nie pozostawaj tylko na tym, że jest ci troszkę lepiej, dobrze, że jest taka początkowa ulga. I stań teraz
tak w prawdzie przed Bogiem. On tak chce. I słuchaj. Popatrz. Może zaprasza cię do ucieczki przed grzechem. Uzdalnia cię do niej. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje uwolnienie. Dzięki Ci, Panie, za to, że dzisiaj wyrzucasz z naszego serca duchy smutku, zniewolenia, przywiązania do grzechu, do starych ścieżek. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, co robisz między nami teraz. Chcę zaprosić Was do takiego wypowiedzenia w stronę Pana, naszego Króla, takiego właśnie aktu uwolnienia, przyjęcia łaski, wolności, czystości, wolności od chorób. Chcemy prosić Ciebie, Panie Jezu, aby Twoje słowo z mocą działało na nasze serca, na nasze dusze i ciała. Zachęcam, żeby powtórzyć te słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa przyjmuję to uwolnienie i pragnę współpracować z łaską codziennie z moim Panem Jezusem Chrystusem. Amen. Panie Jezu, prosimy Ciebie teraz o Twoje błogosławieństwo. Niech to będzie takie błogosławieństwo ojcowskiej ręki. Panie, prosimy Ciebie, prowadź nas w dalszej części tego forum, ale i też w tym, co nam dzisiaj powiedziałeś, właśnie teraz podczas tej modlitwy, podczas tej adoracji. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Za chwilkę będzie przerwa, ale teraz jeszcze chcę was poprosić, abyście usiedli cierpliwie. Tak sobie myślę, że najpierw dobrze by było pochwalić wszystkie dzieci, które tutaj są, bo jesteście po prostu bardzo cierpliwe, bardzo po prostu grzeczne. Co się dzieje tutaj? Wielkie brawo dla wszystkich dzieci. Szok. Jak ja byłem w waszym wieku, to bym chyba nie wytrzymał takiego długiego bycia tutaj. Ale cieszę się, że jesteście. Bardzo, bardzo. Wszystkich pozdrawiamy, którzy jesteście tutaj z dziećmi. Kochani, Pan Bóg nie czeka. Będzie jeszcze dzisiaj taki moment modlitwy o uzdrowienie. Myślę, że wiecie o tym. Dzisiaj wieczorem o 19:30, mniej więcej za godzinę, zaczniemy modlitwę o uzdrowienie. Ale Bóg nie czeka na takie momenty. One są szczególne co do uzdrowienia, ale Bóg robi to, co chce w danym momencie, wtedy, kiedy chce i z kim chce. My w trakcie tej modlitwy uwielbienia teraz, ja jestem przekonany i wierzę w to głęboko, że Jezus uzdrowił co najmniej kilka osób, które mają jakiś problem z przewodami. Być może to jest przewód moczowy, być może to są przewodniki nerwowe, być może coś masz z nerwami nie tak. Wierzę, że Jezus ciebie uzdrawia dzisiaj. I ja to ogłaszam, żeby Jezus odebrał chwałę. Niech wszystkie przewody będą uzdrowione, nawet tutaj te elektryczne, wszystkie po prostu. Niech Pan Bóg po prostu robi to, co chce. I jestem też przekonany, że Bóg daje nam takie słowo, że dzieci, które być może są tutaj rodzice, którzy walczą o dzieci, które w swoim wieku dziecięcym mają trudności z nadpobudliwością. Być może ktoś już nazwał, być może byliście u jakiegoś specjalisty, że to ADHD albo że Asperger czy cokolwiek. Jezus daje moc Ducha Świętego temu dziecku i wam i będzie więcej pokoju i w tym dziecku i w was. Wielkie dzięki, Panie Jezu, naprawdę za to, co robisz. Wiemy, że ty pomagasz. Kochani, myślę, że teraz jeszcze nas oglądają tutaj wszyscy widzowie. Myśmy trochę małe faux pas popełnili, albo co najmniej foyer, jak to niektórzy mówią. I nie przywitaliśmy tych, którzy nas słuchają przez radio i przez internet. A tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Więc chciałbym, żebyście, jak widzicie gdzieś przed sobą kamerę, tam na pewno są dwie, to żebyśmy pomachali wszystkim, którzy nas oglądają i którzy z nami się modlą. Może coś do nich zakrzykniemy, na przykład dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby cię nie było, to by się narobiło. Wielkie brawa dla nich, naprawdę cieszę się, że jesteście z nami. I chciałbym was poprosić, wszystkich tych, którzy oglądają nas w tym momencie, czy słuchają. Dzisiaj ewangelizacja ma bardzo ciekawy przebieg. Ona się odbywa w internecie. I jeżeli możecie, to bardzo proszę, to jest pomoc w ewangelizacji, o to, żebyście subskrybowali dwa kanały YouTube'owe. Pierwszy to jest kanał, z którego teraz leci transmisja, czyli to jest Radio Fara. Tak, tutaj pan operator kiwa, że tak. Subskrybujcie ten kanał. A drugi kanał to jest kanał Mocnych w Duchu. Mocni w Duchu Jezuici TV. Jeżeli to zrobicie, na pewno pomożecie dotrzeć do większej liczby osób, bo wtedy YouTube inaczej patrzy na takie kanały telewizyjne. Chcę wam, kochani, teraz przed przerwą, jest za chwilkę kolacja, pokazać jeszcze takie dwie rzeczy. Jeżeli chcecie zobaczyć ten przepis z olejkiem radości. Ja kiedyś byłem na rekolekcjach, współprowadziłem rekolekcje w ciszy, właśnie oparte o tą książkę Karoliny, Olejek Radości, lekarstwo, jakie daje Bóg. Bardzo głębokie i mocne rekolekcje i ta książka dotyka. Zachęcam was, jeżeli często was nawiedza smutek, z powodu na przykład jakichś porażek rodzinnych czy innych rzeczy, warto się zaopatrzyć w tę książkę. Dodatkowo nawet można, mając tę książkę, podejść do Karoliny. Może ona też podpisze taką książkę. Zachęcam was, abyście ją mieli. Też chcę wam poinformować, że wszystkie te konferencje, one są nagrane na takie małe płyty. Jeśli chcecie,
którąś z nich, to warto podejść do stoiska. Myślę, że pewnie niektórzy z was nie słyszeli jeszcze na płycie Mocnych w Duchu, więc polecam wam najnowszą płytę Wake Up, czyli obudź się, otwórz oczy i zobacz, że Bóg jest przy tobie. Jest tutaj wiele mocnych pieśni. Niektórzy kupują tą płytę ze względu na jedną pieśń, bo im się bardzo podoba. Na przykład Ty obecny wśród nas, albo właśnie Chodzić po wodzie umie, jest tam jakiś ksiądz podobno, który rapuje, albo Należę do ciebie. Zachęcam was, albo Przybądź Duchu Święty, to jest sekwencja do Ducha Świętego właśnie na tej płycie. Zachęcam, abyście ją mieli, bo jest bardzo mocna. Jeżeli ktoś z was chce mieć płytę studyjną, bo ta płyta jest płytą koncertową, jak ją włączycie, będziecie się czuli jak na koncercie. Natomiast płyta studyjna, jestem do niego podobny. Wiele mocnych właśnie pieśni. Myślę, że niektórzy z was może słyszeli o tej płycie, okrzykniętej płytą do sprzątania, bo to jest płyta dance'owa, gdzie Mocni w Duchu po prostu nagrali właśnie taką płytę mocną, z dance'ową nutą, którą można wykorzystać na przykład w trakcie biegania, albo gdzieś na siłownię idziesz, albo właśnie niektórzy mówią, że jak w domu włączają, to po prostu o połowę szybciej sprzątają. Zachęcam was do tej płyty i jeżeli ktoś z was chciałby mieć płytę medytacyjną Mocnych w Duchu, czyli to są wszystkie te pieśni, piękne, głębokie, bez tekstu, czasami można sobie to puścić gdzieś w tle, żeby leciało, zachęcam, żeby to mieć. Pamiętajcie, że my nie jesteśmy w ZAIKS-ie, czyli te płyty można bez żadnych opłat puszczać publicznie. Tam, gdzie jesteście w miejscach pracy, czy gdziekolwiek indziej, zachęcamy was do tego i zapraszamy was na modlitwę o uzdrowienie o 19:30. Dobrej przerwy. Do zobaczenia.